No matko, nie umiem mówić. Problemy. Okej. Plastik. Plastik nie jest łatwym przeżyciem. Wszyscy myślą, że dobrze się tu bawimy, jest cudownie, rysujemy sobie. To nie tak wygląda. Nie do końca tak jest, że po prostu się bawimy i jest super. Jest strasznie dużo problemów, dużo ludzi sobie z tym nie radzi. Dlatego znam, że to są ostatnie chwile w szkole. Fajnie byłoby je uwiecznić. No dobra, to bez sensu. Nie mam pomysłu na nic. Chcę iść do psychologa. Nie mam czasu iść do psychologa. Nie wiem, czy to bardziej smutne, czy żałosne. Chyba powinnam jechać do domu. Ale przedtem pójdę do Maka. Pójdę do Maka, będzie jeszcze grubsza. Przykre. Może nabiorę później albo kiedyś więcej pewności i zacznę coś mówić bardziej na temat. Przykro mi, jak myślę o tych wszystkich ludziach, którzy chodzą do tej szkoły i ledwo sobie radzą. Tak naprawdę nagrywałam opinię Ani, opinię Karoliny, opinię Marka i wszyscy po prostu mają dość i brakuje, pierwsze czego mi brakuje, to szacunku. Większość ludzi tutaj też ma choroby jakieś psychiczne, jakieś problemy, zaburzenia. Żal mi ich, szkoda mi bardzo, sama mam problemy sama ze sobą i po prostu jak człowiek widzi drugiego człowieka w takim stanie, jest jeszcze gorzej, jeden drugiego ciągnie w dół. Mówią, że musimy mieć taki stan, bo wtedy najlepsza sztuka powstaje i trzeba wykorzystywać to poczucie humoru do tworzenia sztuki, ale prawda jest taka, że najpierw trzeba sobie potrafić z tym poradzić, dopiero potem tworzyć, przelewać to w jakiś sposób na sztukę. Ale no, my 4 lata nie jesteśmy w stanie się nauczyć tworzyć sztuki. Kończy się na tym, że wszyscy mają jakiś problem psychiczny. I żeby zupełnie się wyleczyć, potrzebujemy około 10 tysięcy i pół, żeby odzyskać zdrowie mentalne. Więc to nie jest tak, że my tu jesteśmy i kolorujemy, my tu przeżywamy czasami katorgi, jakieś masakry i każdy próbuje walczyć z nimi, radzić sobie. Ja ostatnio nie potrafię wstać do łóżka i mam lekcję na 7 na to. Mam lekcję na 7, ale ja nie jestem w stanie na nią wstać. I to nie jest tyle, że lenistwo, to jest po prostu... Ja bym bardzo chciała wstać, ale fizycznie po prostu nie potrafię. Jakoś no coś mnie trzyma, że nie potrafię się podnieść. Tak samo jest z zasypianiem, albo idziemy spać bardzo wcześnie i tak rano nie wstajemy, ewentualnie idziemy bardzo późno spać. No albo się nie da spać, albo po prostu jak ostatnie dziadki idziemy spać o 18, bo bywa i tak. A jak już się zajdzie do tej szkoły, to się w sumie słucha, że jesteś beznadziejnym i właściwie co tutaj robisz, że może pomyliłeś miejsca, że może właściwie czego ty chcesz, że... No co mam zrobić? No muszę ukończyć jednak szkołę średnią, bo to chyba jest jakiś wymóg, tak, że no, poza tym każdy chce trzymać jakiś swój poziom, że no szkołę średnią chcę skończyć, no na dzień dobry się nauczyciel pyta, czego w ogóle właściwie my oczekujemy i co my właściwie robimy w takiej szkole, no jak to co, no walczę o życie, taka jest prawda i staram się przeżyć dżungla. Jeszcze jest opcja taka, że naszej klasy wszyscy nienawidzą. Wszyscy nauczyciele, nie ma nikogo, kto by się z nami wstawił. Poza tym ostatnio weszła do szkoły pani od geografii i powiedziała, że fajnie, koniec roku wasz się zbliża, to my was jeszcze dociśniemy, że będzie super, jak będą nas dociskać. No i dobrze, że się tym ekscytują, no dla nas to nic nowego w sumie. Nic nowego, tylko po prostu to jest przykre, że im to sprawia przyjemność i ich to tak bawi, że nas uciskają i nas to tak boli. Co zrobić? Ale słuchajcie, będziecie tak wyjechani, że ja nigdy w życiu takiego pomyślę, że będzie obrazinek. No to nic nowego. Wszyscy nas obrażają przez 4 lata całe. Żegnamy najgorszą klasę Ewy.